Witam was bardzo serdecznie na trzecim odcinku. Zagrajmy w Prince of Persia. Jak co odcinek, mała informacja, przydatne linki, które mogą wam w pewnym stopniu poprawić przyjemność z rozgrywki, macie w opisie. Dobra, tyle słowem wstępu. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. W ostatnim odcinku nasz brat uwolnił nie wiem, jak to określić, demona piasków. No i sporo się pozmieniało. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, zapraszam do poprzednich odcinków. Dobra. Coś to za sprawnie idzie. Trochę się zniżę, żeby on nie przeskoczył tam na górę, bo jak on skoczy na ten prostokątny drewniany filar, to będzie lipa. Czy ja tu mogę wskoczyć? Nie widzę za bardzo. Nie wiem. To są belki na górę. Dobra, na górze. Dobra. Ale bym się wpakował. A czy w sumie nie, no w sumie to mamy piaski, więc moglibyśmy cofnąć czas, ale... Ale szkoda troszeczkę ich marnować na takie... Na takie głupie sytuacje. Wolałbym jednak je zostawić na coś poważniejszego. Wrota tu się otwierają. Kraty nam się podniosły. Tu nie ma czasu. Czemu tu nie ma czasu? O, jakie niebo gwieździste, super. Tarcza? Aha. Dobra, tak myślałem, że to się zamknie. O nie, pamiętam to z piasków czasu. O nie. Chociaż lubię takie elementy zręcznościowe w grach. Nawet bardzo lubię, szczególnie jeżeli gram w gry, no, o których wspominałem, o RPGach i przykładowo eksploruję jakieś tam podziemia i są jakieś tam zagadki, tego typu pułapki, trzeba pewne rzeczy wymijać. Coś jak na przykład w Skyrimie było, czy w Oblivionie. No dobra. Jakbyśmy mieli moc zatrzymania czasu, moglibyśmy sobie czas zatrzymać i swobodnie przejść. Nie, to jest fajny ten efekt, jak ta belka z kolcami buja się i w naszą stronę piach właśnie ten. Jest taki efekt jakby wiatru. Który rzuca piaskiem. Rzuca, tak, wiatr rzuca piaskiem. O kurwa. Nie rzuca, tylko rozsypuje ten piasek. No dobra. Co mu krzyk? Aha, dobra. Czy mogłem leżeć i nie wstawać? Okej. Okay. To było głupie z mojej strony. No nie! Dobra, nie wierzę. To miało pójść tak gładko. A poszło tak źle. Nie. Oj. Dobra, nieważne. O! Komitet powitalny. Super. Zaraz porozmawiamy, proszę państwa. Właśnie miałem sprawdzić... 40 punktów do następnego poziomu, 0 punktów modyfikacji. Sprawdzimy sobie. Dobra, to jest jeden punkcik, tak, czyli trzeba 40. No dobra, nie wiem, czy mocniejsi przeciwnicy są lepiej punktowani, chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Dobra, nie będziemy się bawić. Oni jak już są częściowo, że tak powiem, pochłonięci przez piasek, to wystarczy niewiele, żeby ich zabić.
O, podoba mi się ten finisher strasznie. Ej, połowa doświadczenia. I chyba sobie wykupimy od razu. A nawet nie wiem co, zerknę na chwilkę. Kamienny pancerz. Chciałem wam pokazać wszystko. Więc kupimy sobie pole dodatkowej energii i potem powietrzny wir. Dobra. Okej, czy coś tutaj jeszcze jest? Nie, chyba nie ma. No, co się wysunie? Aha, dobra. No spoko. Będziemy mieli trochę bujania, ale to dobrze. Lubię to bardzo, ten aspekt Prince of Persia bardzo. Bardzo mi się podoba. No, czemu on się nie chciał? Oj, co za menda. Ale to nic. Właśnie jestem ciekawy tego wiru. Aha, dopiero zebrało go na przemyślenie odnośnie tego aspektu. No to super. Tak, który ci się nie do końca spodoba, tego jestem pewny. Co do tego wiru, to mówiąc szczerze, nigdy go nie używałem. Raz może go wykupiłem jako po prostu osobny punkt. O tutaj. A mam ich 4. Każdy z punktów zwiększa obszar działania, ten wir jest większy, zadaje większe obrażenia i tak dalej, więc jestem strasznie ciekawy, jak to wygląda na... jak to będzie wyglądało, gdy wykupimy wszystko. Podejrzewam, że zacne będą się działy... dantejskie sceny. Szczególnie, jeżeli będzie kilkudziesięciu przeciwników. O, pułapki chyba. These defenses do have their uses. O Jezus Maria, wstawaj chłopie. No nie. Co? Dobra, nie, cofnę to. Ale mnie pozamiatało. Dobra, teraz się udało. Kurczę. Ale jak go zebrało, no nie! Jak go zebrało, się przylepił do ściany. Wszyscy zamienieni w piasek. Znaczy... Dobra, nic nie będę wam spoilerował. Nic nie mówię dla tych, co nie oglądali, nic się nie odzywam, bo zaraz zacznę rzucać spoilerami. To jeszcze mam. Nie. O, podejrzewam, że coś niedobrego tutaj będzie. A, dobra. Ale czy to można było jeszcze bardziej? Czy mi po prostu coś nie działa? Czy można tylko w jedną stronę? A, można. Ale to czekaj, bo ja nie wiem, gdzie my mamy się... A, odbić się od tego mamy, skoczyć tutaj. Czekajcie, bo... A, i skoczyć tu, ale co mi to da tu? A, okej. Okay. Nie zwróciłem uwagi, kurczę, to było w takiej pozycji, że myślałem, że nic tutaj nie ma, a tu jest wypustka. O ja cię krające, nie zwróciłem uwagi na to. Aha, ale no właśnie. Nie mam się po czym spiąć. Myślałem, że on... Że on doskoczy.
Nie. No, co on robi? Bo musi być ta wypustka tutaj. To jest konieczne. Ona była. No ale dobra, no jak skoczę na to... A, to ja mogę tutaj też wyskoczyć, dobra. Kurczę, tak to jest, jak człowiek po prostu się nie rozgląda wszędzie. Czasami przynajmniej. Dobra. Spoko, o to nam chodziło. Hop. Bo tutaj też trzeba uwolnić i to się podniesie, pewnie stąd chyba wyskoczy coś. Ciekawe, czy pod tym można... A po tym można pobiec. Aha, no to w takim wypadku jesteśmy w domciu. Tylko jeszcze jakby on to... No i super. No i spoczka. Dobra. Oj, będzie tu się działo. Mi się wydaje, że to jakiś mini boss będzie. Mam takie dziwne przeczucie. O ile mnie pamięć nie myli. Chociaż pamięć mnie często myli, ale... Dlatego polegam teraz na przeczuciu. A jak się przypychają? Mięso, mięso, kurwa! No dobra, ale to was więcej tam będzie, czy... Czy jak? Nie? To... Z czym do ludzi, panowie, no z czym do ludzi? Dobra, nieważne, że mówiłem, że jest ich mało, jest ich dużo. Dawaj ich tam. Skopa tam. Dobranoc, proszę się grzecznie położyć spać. Proszę nie dyskutować ze mną. No tak, kurwa, będę ich kopał i kurwa połamię im te kości, no. O! Czyli są dwa finishery na nich. Bo jeden jest taki, że on właśnie w ten sposób wbija. A drugi to jest oburącz. A? Czyli dwa finishery, gdy leżą i trzy dodatkowe, gdy na nich możemy wskoczyć. Cztery, nie wiem, ale wydaje mi się, że... Mi się wydawało z początku, że tylko dwa są, ale... To się zaskoczyłem, nie pamiętałem, że tyle tego było. Co? Nie, to nie. Dziękuję, dobranoc. Dobra. Przejdźmy do ulepszeń. Pole energii. Tak, pole energii weźmiemy sobie, bo stąd będziemy mogli wykupić powietrzny wir i lodowy podmuch. No i od tego momentu wykupię wszystkie umiejętności po jednej, gdy zdobędziemy jakiś poziom, poczynając od powietrznego wiru, żeby wam wszystko pokazać. No i potem będziemy mogli stawiać powietrzny wir i zobaczymy, co dalej będziemy jeszcze rozwijać. Ale na to jeszcze mamy kupę czasu. Dobra. Żyćko. No, niewiele tego żyćka, no ale dobra. Oj. Można też chyba rolem wlecieć w ten dzban, a i się rozwali, no. No, spoko. So this is what's happened to them. I hope they do not remember this when they wake. Skąd wiesz, że się obudzą, chłopie? Co ty to opowiadasz za bajki ludziom? Co to jest? Nie pamiętam tego. Ale ja mam zaćmę. Ja cię kręcę. Czego nie rozwalił?
kurwa jest. O. Aha, czyli tutaj nie wyjdziemy. No to subcio. A jednak. Ale byłaby brechta, gdybym ja w ogóle tam nigdy nie wszedł. Tego nie zdobył. Nie wiem, czy to jest wymagane. Wydaje mi się, że to chyba następny level. Aaa, to jest dodatkowe doświadczenie, życie i ta niebieska moc. Nie, wydaje mi się, że chyba to brałem. Kurczę, nie pamiętam, więc szczerze. No nie. Nie, 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 mamo, ja nie chcę już. Nie chcę. Nie no, dobra, żartuję. No spokojnie. Może nas nie pozamiata na dół. Dobrze, że chociaż kolce na dole nie ma. A, tu będzie bułka z masłem. Hop. Okej. There you are! After the chamber collapsed! Are you alright? Yes! We have to stop the creatures that escaped the seal. Most of them are headed for the fortress. If I can close the gates, that will keep them from overrunning the countryside. From there, I'll have to find a way to re-imprison them all. I know a way! I have the other half of your medallion. If we reunite the pieces, it will seal the army away again. How do you know that? It's complicated, but I think it will work. These creatures are turning all of my men into statues. I think these medallions are protecting us. If you let go of your half, you're in danger. If we're going to reunite the pieces, I want you standing next to me. Meet me at the gates. You must be careful. I started the palace's defense system. There are traps everywhere. I noticed. Dzięki, Braydak. Super, żeś to załatwił. No mało co nie zginąłem. No dobra. Oj, to nie będzie niestety tak kolorowo, jak się zapowiada. No ale cóż, no. Tak to już bywa. Gdyby tak było, gry byłyby nudne. Znaczy to na czas? Chyba nie na czas będzie. Nie. Spoko. Myślałem, że na czas. Już się martwiłem, że nie zniszczę jedyneczki. No nie. Teraz będzie na czas. Aha. Aha. Nie, 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 poczekajmy sobie. Ale kurczę. Coś tak szybko mi to schodzi. Albo nie przejąłem czegoś w sterowaniu. No i docieram tutaj. Nie, nie, ja coś schrzaniłem. Tylko, że... Bo nie da się wejść na samą górę tutaj, na ten. Nie da się. A, dobra, haha! Da się szybko tak przeskoczyć. Kurczę, całkowicie o tym zapomniałem. Już myślałem, że utkniemy. Ale nie. Ale nie. Okej. They look more dangerous than the traps. Maszynownia. Subcio. Dobra, wystarczy, jeżeli skaczecie po jakichś filarach. Przykładowo takich jak tamte dwa. Wystarczy trzymać strzałkę do przodu. Gdy stoicie przed nim, wystarczy trzymać strzałkę do przodu i klikać spację, a książę wtedy będzie szybko przeskakiwał z filaru na filar. Kompletnie o tym zapomniałem. Wypadło mi to całkowicie z pamięci.
No przecież mu zabrakło kilku centymetrów, no. No czemu to tak by... No nie, no nie. No jać. Teraz będzie dobrze. No, mały włos. Czekaj, tu musimy się złapać. Tak? Tak. No nie tutaj, no co? O, to właśnie o tym mówiłem. To jest strata mocy, no takie właśnie pierdoły. Bo gdzieś się powinie tam palec przy sterowaniu, nie? Nie, wolę nie ryzykować. Bo zaraz mnie zepnie na dół i znowu będę tracił. Spoko. Tam jest niżej ten. Czekamy, aż to trochę podjedzie do góry. Zaraz sobie przeskoczymy. Dobra, jako tako się udało. Nie było najgorzej, ale mogło pójść z początku przynajmniej trochę lepiej. No, woda pod nami jest. Ale nie dużo chyba tej wody. Bo posadzka się odbija? Nie, nie, mury się odbijają, nie wiem. No chyba nie dużo tam wody jest. Tak żebyśmy się raczej nie utopili, ale z takiej wysokości to byśmy się połamali za to. Dobra. Co mamy tutaj zrobić? O, okej. Co ja tu? Ale podejrzewam, że to... Nie, tutaj, dobra. Myślałem, że będzie w kilka stron wszędzie, powiedz. Well, one of his soldiers did. In either case, it's a total breach of protocol. And how is it that when I get into these situations, I end up ordered about by women? First Farah, now this. Farah, kolejne nawiązanie do piasków czasu. Skoczę. A, trudno. Najwyżej będziemy cofać. Udało się. Dobra. Teraz musimy na drugą stronę się obrócić. No i coś mi to zbyt sprawnie idzie. Podejrzewam, że zaraz będzie grubo. No właśnie. Zdążyłem powiedzieć. Dobra, może przebiegnijmy po ścianie. Będzie chyba trochę rozsądniejszym pomysłem. Szkoda, że życia nie było. No chyba mam pełne w sumie. Czekajcie, na tabie można sprawdzić. Nie, nie można sprawdzić. No, chyba. A, dobra, teraz tam się pojawił. Spoko. Czyli mamy pełny pasek życia, także luzik. Thank you.
O, nie ta strona, ale dobra, już ten. Już, że tak powiem. No nie, no co on robi? Coś mu się w główce poprzewracało. No, ale widzicie, ale to już mnie troszeczkę podirytowało. Bo, o, nie chciał przeskoczyć w ogóle. Ja jeszcze zdążę to porozwalać. Nie! Dobra, udało się. Aha. Kolejne cuda techniki, super. O, i przeciwnicy, jeszcze lepiej. Może level dobijemy. Byłoby miło. Czekajcie, oni są tam. Co mam tu zrobić? Nie, dobra. Będziemy kręcić wała. Dawaj. No spoczko. Nie, dobra. Dawaj ich tam. Co się będziemy pierdzielić z nimi? Dawać mi życie wszystko. No i po kłopocie. Kolejny level. Można tak powiedzieć, że level, no ale... Kupimy sobie powietrzny wir. I tutaj w lewym górnym rogu mamy takie cztery miejsca na klejnoty. Nie, to nie są klejnoty nieskończoności, czy jak one tam były. To nie... Thanosa. Ale... Właśnie jedna z tych mocy. Nie pamiętam, którą to się używało, czy to było pod klawiszami numerycznymi. O! Ciekawe czy... Nie, dobra, ludziska, nie wierzę. Po prostu brak mi słów w tym momencie. Okej. The creature Razia warned me about. What's it doing?
O, misio. Super. She's right. The army is getting more powerful. Dobra, ludziska, to byłoby w sumie na tyle. W kolejnym odcinku pobawimy się wilkiem. Poczynając od tego momentu, zrobimy rozpierduchę totalną. Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki, które pojawią się niedługo.